Witamy Państwa w 11 odcinku programu Zbiegu. Piotr Łudzik, Adam Klej. Jesteśmy dzisiaj znowu w nietypowej scenerii. Tym razem jesteśmy na biegu rzeźnika. Jest to Połonina Wetlińska. Do mety zostało jeszcze około 20 km. Zawodników spodziewamy się tutaj za około godzinę. Dlatego mamy jeszcze trochę czasu, żeby omówić to, co wydarzyło się w ostatnich dniach. A Piotrek, pierwsza sprawa, Diamentowa Liga w Rzymie. No, wydaje się, że naprawdę niezłe wyniki. Tak, tak. To jest kolejny meeting po meetingu w Ostrawie, gdzie nasi reprezentanci spisali się naprawdę dobrze. Zabrakło tym razem zwycięstwa, ale uzyskane przez naszych zawodników wyniki były naprawdę dobre. Na początku wspomnijmy o biegu na 800 metrów, w którym wystartowała nasza czołowa trójka najlepszych zawodników. Adam Krzyszot, Marcin Lewandowski i Artur Kuciapski. Najlepiej z tego grona spisał się Adam, który był czwarty z czasem poniżej 1:44. Jest to jego trzeci wynik w karierze i zarazem minął na Mistrzostwa Świata w Pekinie. Marcin Lewandowski osiągnął również świetny czas, 1:44. Dobry wynik jak na tą fazę sezonu. Artur Kuciapski osiągnął czas 1:45. Także lepszy od minimum na Mistrzostwa Świata oraz minimum na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy i zarazem najlepszy wynik w tej kategorii wiekowej właśnie na Starym Kontynencie. Poza najlepszymi właśnie 800 metrowcami pobiegły w Rzymie także Angelika Cichocka i Sofia Enoi. Obie także uzyskały minima na Mistrzostwa Świata w Pekinie na dystansie 1500 metrów. Poza tym w Rzymie wystartowała Kasia Kowalska, no niestety w pierwszym starcie w sezonie. Na razie bez minimum, ale liczymy na jej dobry występ. Jako miłośnik długiego dystansu, no nie mogę, ty też zresztą przecież były biegać na 5000 metrów. No chyba nie możemy nie powiedzieć o biegu na 5000 metrów, bo to było ciekawe wydarzenie. Ciekawe chyba głównie z tego względu, że padło sporo wyników poniżej 13 minut pierwszy raz w tym sezonie. I także z tego względu, że zwyciężył zaledwie 17-letni Etiopczyk. Już po raz drugi. Po raz drugi właśnie triumfował już w Eugene na poprzednim meetingu Diamentowej Ligi. Mistrz świata juniorów, który po tytuł ten także sięgnął w Eugene. No wyrasta na taką gwiazdę tego dystansu i kto wie, może będzie faworytem także Mistrzostw Świata w Pekinie. Zobaczymy, jak sobie poradzi chociażby z Farachem. Yumif Keyelfa, bo nie wymieniliśmy jego nazwiska. Nie wiem dokładnie, czy akurat tak się po etiopsku wymienia, ale ponieważ jedziemy do Etiopii w przyszłym roku, to mam nadzieję, że się tego dowiemy. Chcieliśmy dzisiaj Wam pokazać kulisy nagrywania programu Zbiegu. Otóż, jak widzicie, znajdujemy się na Połoninie Wetlińskiej. Ja tutaj mam telefon owinięty w mój sweter, bo tutaj mocno wieje. Musieliśmy sprzęt do nagrywania dźwięku zostawić na dole, żeby nie obciążać się zbytnio. W ogóle dosyć nietypowo jeszcze to wyszło, dlatego ja wyglądam dosyć może tak jak wczasowicz, bo po prostu wszystkie moje rzeczy do biegania czy do chodzenia po górach przez pomyłkę zostały w Warszawie, także jestem dzisiaj w moich starych i wysuszonych Nike Free, które przecież do naprawdę chodzenia czy biegania po górach się nie nadają, a jednak czego się nie robi dla naszych widzów, w ogóle mamy naprawdę fajny czasami oddźwięk. Teraz na dole będąc w Cisnej spotkaliśmy kilka osób, które nam mówiło, że na przykład robimy, że robimy fajny program, także cieszymy się, że trafia to na zadowolonych odbiorców. Chcieliśmy przy okazji, skoro jesteśmy już tutaj w górach, pokazać Wam rozmowę z bardzo ciekawym człowiekiem, Wasylem Grzegorzem Wasylem Grabowskim, znanym być może wielu z Was fotografem, biegaczem, trudno właściwie powiedzieć kim bardziej. Niezwykła postać, poznajcie Wasyla. No, a Ciebie nie, Ty jesteś nie do poznania z daleka. Realizuję 10-letni projekt, który się nazywa Pasja Biegania, czyli polega to na tym, że wydajemy co 2 lata tom poświęcony tej wspólnej naszej pasji, czyli biegom w kraju. Trzeci tom został wydany 2 miesiące temu, już go nie ma. A generalnie kręci mnie nie tyle robienie zdjęć, bo ja tak właściwie zdjęć nie lubię robić. Kręcą mnie biegacze. Generalnie bieganie mnie kręci. Jestem człowiekiem, który może nie wygląda na takiego, który ma z bieganiem coś wspólnego, ale od ponad 30 lat mnie kręci bieganie i jak gdyby jestem pół kroku za biegaczami. Ja sobie zdaję sprawę, że jak ja tych albumów nie wydam, to nikt nie wyda w kraju, bo to trzeba mieć naprawdę końskie zdrowie i trzeba mieć pasję do tego, żeby tutaj za nimi podążać.
I tak właściwie to mnie kręci to wszystko, ten cały taki blicht, to co jest związane z biegiem, to jak oni tam się przygotowują, przyjeżdżają, narzekają, każdego coś boli. W ciągu 2,5 roku ile schudłeś? 65 kilo. Ale to zdradź krótki sekret, bo na pewno wiele osób się interesuje, jak ty to zrobiłeś? Słuchajcie, nie warto przytyć, żeby przez to przejść. Naprawdę bieganie samo nie pomagało. To była bardzo taka niezdrowa dieta, 14 dni niejedzenia, nic. Ale to absolutnie nic. 18 kilo w pierwszym miesiącu. A się myliłem w pracy tak, jakbym wypijał litr wódki dziennie. Samochody zamiast do Krakowa wysyłałem do Szczecina. Nie polecam. Przytyć nie polecam. Biegajcie ludzie, biegajcie. Na razie. Powodzenia, na razie. Jązowna 10K Trail. Bardzo trudna trasa. Widziałem, że zawodnicy mocno się spinali, żeby się tam nie przewrócić, ale wszyscy byli raczej zadowoleni i mamy krótką relację właśnie z tego, co tam się działo. Mówisz, że nie przepadasz za bardzo za bieganiem, ale w jakim czasie przebiegałeś ten 1000 metrów? 1000 metrów przebiegłem w czasie 3 minut i 3 sekund bodajże. Bardzo dobry wynik. Chyba niezły, znaczy tak mi się wydaje, że to nie jest. Ale to musiałeś być jednym z najlepszych w klasie, tak? Drugi najlepszy. Ale startujesz czasami na zawodach? Biegowych jakieś? Tak? Nie. Znaczy biegam te wszystkie jakieś tam dziesiątki, przy okazji maratonów, biegi charytatywne i tak dalej, ale to nie są takie typowe śmieszne, zawody. Że mówi, że ty nie startujesz te zawody. Albo to nie są zawody, no bo to nie są takie. Znaczy ja rozumiem, że tam się nie wysilasz i nie próbujesz się wydawać wszystkiego, tak? Znaczy, ale daję siebie na tyle, ile uważam za rozsądne, ale w sensie zawody jako takie, że nie wiem, zawodowe bieganie nie, natomiast takie biegi charytatywne czy biegi jakieś towarzyszące maratonom, to tak. Ja w zasadzie płaskich ulicznych biegów nie biegam, raz tylko mi się to zdarzyło, przede wszystkim biegam głównie trasy przełajowe, krosy. Także no, lubię biegać w lesie, dużo trenuję w lesie, dużo biegam w lesie, dużo startuję w lesie i to mi sprawia największą przyjemność. A tutaj na finiszu jak to wyglądało, powiedz? Bardzo mocny finisz, no kolega cały dystans biegł za mną, cały czas te 3-4 metry kontrolował dystans. Myślałeś, że nie znałem chłopaka, ale okazuje to bardzo mocny zawodnik, który był drugi w biegu konstytucji, tam 15:44 na piątkę pobiegł. Więc tutaj na ostatnim kilometrze bardzo mocno przyfiniszował. W jednym miejscu nawet sobie delikatnie skroił się, żeby mnie wyprzedzić na łuku, ale ja nie odpuściłem i ten ostatni po prostu, jak to się mówi, poleciałem w trupa i wytrzymałem do końca go. Trzecie miejsce! Taki typ trasy, jaki tutaj mieliśmy dzisiaj, to jest coś, co ci odpowiada, czy nie bardzo? No ja nie szczególnie lubię takie trasy, ale od czasu do czasu coś innego, ale trasa generalnie była fajna, rozmaicona. No, ja nie lubię takich podbiegów szczególnie, bo nie jestem siłowa jakoś mocno, sprawia mi to trudność, ale mimo wszystko była ciekawa, szybko jakoś te kilometry leciały. Biegasz teraz, powiedziałeś, płaską piątkę w 18:50, tak? No jednak. No i jak się biegnie? Fajnie, ale jest trudny teren strasznie. No właśnie, o to chodziło. Nie spodziewałam się, ale dam radę. Cały biegłam non stop. No to się. Jaki wynik w końcu zrobiłeś? Ja chyba 51 minut. O, no czyli cały dystans przebiegłeś, tak? Tak, ale to było coś w ogóle dla mnie jakieś wariactwo. Ja już po 3,5 kilometrach, gdy wiedziałem się, myślałem, że przebiegłem 7. Okazało się, że jest 3,5, to już odpalałem, ale rzeczywiście nie wiem, który byłem. Mam nadzieję, że niedługo się dowiem, ale to było też niesamowitego, że dałem radę. Zazwyczaj maksymalnie jak przebiegłem kiedyś to 3 km, więc... No to super, no super, gratuluję. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, witamy Was w naszym mobilnym studiu.
siedzimy tutaj i czekamy na kolejnych zawodników, ale właściwie to już też wiemy o kilku ciekawych rzeczach, które się wydarzyły. Po pierwsze, zwycięskim zespołem okazał się zespół, w którego składzie była kobieta, czyli wygrał w mixtach tak zwanych, ale też wygrał w kategorii open, co jest w ogóle ewenementem, bo jeszcze do tej pory to się nigdy nie zdarzyło. Tą kobietą i jej partnerem jest Magda Łączak i Paweł Dybek. Posłuchajmy chwilę, co powiedzieli po przebiegnięciu na metę. Pieruszy! Czy wy mieliście takie założenie, że Magda cały czas prowadzisz, czy Paweł czasami przejmował tempo? W sensie, kto nadawał tempo? Znaczy, tempo nadawałam ja, bo jestem słabsza, więc jakby Paweł nadawał tempo, to bym je skończył na tych zawodach za szybko, ale na drodze Mirka wiało strasznie w twarz i Paweł biegł z przodu, robił mi korytarz powietrzny, także kulturalnie biłam wolniej i to zwalniał. No i na Celyńską, jak mnie zapiął na hol, to generalnie iskry szły z karabinka. Tak, cieszę się, że plecak nie popękał chyba. Potem już dobrze się biegło. Nie no, fajnie, naprawdę wszystko się udało, oprócz startu może, ale to też było ciekawe przeżycie, bo nigdy w życiu nie wyprzedziliśmy 1400 osób na zawodach. Także to były emocjonujące chwile. A słuchajcie, zrobiliście wynik 8 godzin z chyba 20 kilka minut, tak? Tak. To, czyli praktycznie niewiele gorzej niż najlepszy wynik właśnie na świeżce Piotrka Hercoga. No to stare wyniki, no trzeba zwrócić uwagę, że wiele lat temu każdy z nas słabiej biegał. No to ile to było? 3 lata temu chyba no, było, tak? Ale przepaść sportowa przez ten czas nastąpiła, tak że gdyby chłopcy tu startowali, na pewno pobiegliby dużo szybciej. A poza tym to już nie jest niewiele gorzej. W tym momencie 5 minut, 8 minut zrobić lepszy czas, gorszy, to już jest problem. Tak, nie to już co jest kiedyś. Teraz się dokładnie. Już nie da łamać czasu, bo godzinę. Jest poprawka, się udało się. Bo się ścigają wszyscy na kilka teraz minut. Teraz już proszę zauważyć, to są minuty, to co można urwać z wyniku, więc jakby no, każda minuta jest po prostu bardzo droga. Paru chłopaków będzie miał kaca, zdaje się. Nie, chłopcy na trasie rewelacja, naprawdę. Mijaliśmy ich, którzy życzyli nam powodzenia, mówi, że nie czują się upokorzeni, jak my ich mijamy, więc generalnie naprawdę nikt się nie zachowywał, nikt nas nie łokciował, nie podkładał nogi, było naprawdę przyjemnie. Czy wy specjalnie się przygotowaliście do biegu rzeźnika? Często startujecie w ogóle, więc rozumiem, że co chwilę jest jakiś start, tak? Ale... Tak, znaczy... Bieg rzeźnika jest taką formą przygotowania, bo za 5 tygodni wybieramy się na Mistrzostwa Europy do Walizer. Także no jakby szykowaliśmy się oczywiście na 66 km, tylko że tam na 3400 biegamy, 3200 po śniegu, po lodowcu. Natomiast no oczywiście przygotowywaliśmy się do tego biegu, on był takim treningiem, ale startowym treningiem, nikt tu nie myślał bąków zbijać na trasie. Od 4 tygodni jesteśmy w Bieszczadach co weekend. Tak, widzieliśmy się na trasie rzeźnika ultra. Każdy weekend, nawet w środę, tydzień temu, także trasę mamy obieganą. Nie da się inaczej. Tak. A powiedz jeszcze, czy wy robicie coś innego oprócz biegania, mówię treningowo? Czy bieganie jest tylko tym jednym środkiem treningowym, czy robicie też jakąś siłę? No, zdradźcie trochę szczegółów. W zimie robimy siłę, owszem. Ja trochę robię sprawności, ale generalnie Paweł ma fizyczną pracę, więc on jakby ma w WF-u ekstra wystarczająco dużo w pracy, a ja taką sprawność typowo WF-ową, czyli taka gimnastyka. No i oczywiście rozciąganie po treningu, no bo troszeczkę uelastycznić mięśnie trzeba. Ale żebyśmy w ciągu sezonu startowego chodzili na przykład na siłownię, to nie. To tylko zima, owszem, ale już w sezonie nie. A to jeszcze mam takie ostatnie pytanie, bo kiedyś pamiętam, było dla mnie wielkim zaskoczeniem, jak myślałem, że się utrzymam koło ciebie na biegu Granią Tat, kiedy akurat mnie mijałeś, a myślałem, że pobiegnę kawałek z tobą z kamerą i nie było takiej możliwości. Zastanawiałem się, czy to jak ty biegasz, czy to było jakieś takie, że to ty jakoś trenowałaś, uczyłaś się tego, czy po prostu miałeś naturalną łatwość w szybkości zbiegania. Dzisiaj też po prostu widziałem tempo, jakim zbiegaliście tam z Wetlińskiej, no było niesamowite. No. Powiem tak, chyba mam w tym jakąś łatwość, nie wiem czy ona nie wynika z tego, że zawsze biegałam z chłopakami, oni mają długie nogi, uciekali, ja zawsze tam tymi swoimi kikutkami musiałam podganiać i chyba no, w takim towarzystwie się wychowałam, że po prostu musiałam sobie poradzić. No ale pewnie jakieś naturalne predyspozycje też mam, bo pewnie z czegoś to musi wynikać. Nie jest to jakaś tam jednostka treningowa, nie przyjeżdżam na treningi, nie trenuję z biegów, chociaż zbiegi mnie bardzo bawią, jest to dla mnie wielki fan móc sobie pozbiegać. Ale od razu, czyli można powiedzieć, że zbiegałaś dobrze, jak zaczęłaś biegać w górach, a to nie było tak, że się jakoś tam szczególnie uczyłaś tego, tak? Nie uczyłam się tego szczególnie, byłam niebywale słaba na podbiegach i zbiegi były moim jedynym atutem.
więc jakby naturalnie chyba mnie one dlatego bawiły super i jakby się rozwijałam niechcący zupełnie. Para, która była druga, mimo że była druga, prawdopodobnie tego startu nie zaliczy do udanych, dlatego że zostali przez organizatorów przetrzymani na jednym punkcie przez 30 minut ze względu na to, że w jednym miejscu pobiegli inną trasą i no, według organizatorów tam zyskali pewną przewagę, nieuprawnioną przewagę, w związku z czym organizator zdecydował się o tym, żeby przetrzymać ich 30 minut na punkcie w Berechach Górnych, co i tak pozwoliło im na osiągnięcie niezłego wyniku i zajęli drugie miejsce. Byli to Piotrek Będkowski i Piotr Książkiewicz. Spotykamy Was na ostatnim przepaku i stoicie, czekacie, co się stało? Dostaliśmy 30 minut kary za początkowy błąd trasy na 6 kilometrze. A jak to w ogóle było możliwe, że ten błąd zrobiliście? No w końcu doświadczonymi jesteście zawodnikami. No wczoraj na odprawie, jak byliśmy przed biegiem, to była mowa o tym, że na początku, kiedy biegniemy od Komańczy, to będzie skręt w lewo na szlak, ale że należy pobiec kawałek prosto i potem dopiero odbić w prawo na szlak. Więc tak zrobiliśmy, mimo tego, że mieliśmy doświadczenie w rzeźniku. No okazało się, że jednak to nie było prawda, czy tych z czołówki. Okazało się, że długie wbiegnięcie na szlak było na żebraku. 12 km dalej. Czyli dobiegliśmy tak naprawdę tak trochę większy dystans, ale ominęliśmy dosyć duże wzniesienie, więc byliśmy przed zawodnikami około 7-10 minut przed pierwszą ekipą, czyli przed Tomkiem Kliszem z jego partnerem. No. Z pierwszy i ostatni bieg ultra, jaki biegniemy, więc organizator ma prawo dawać kary. Były kary na innych biegach ultra za różne przewinienia. Teraz zostaniemy 30 minut, stoimy tutaj. Znaczy, jak mięśnie będą reagowały. No i ruszymy w trasę. Na razie tylko jeden team wybiegł, no to jeszcze jest szansa na to, że będziemy na podium, więc nie ma co załamywać rąk, tylko napierać. 180 km. Powodzenia. Dziękujemy. Łatwo było ruszyć z Berechów? Nie było tak źle. Widać było, że spaliśmy trochę świeżości, więc nie było takich problemów jakichś mięśniowych, mocnych. No, chyba jesteśmy zadowoleni. No, to jednak jest drugie miejsce cały czas, mimo tej kary 30-minutowej. Za wybitnymi zawodnikami, za Pawłem i za Magdą, więc tutaj wstydu nie ma. Szczególnie w ultra, no, to jest zawodniczka, która zajęła przecież trzecie miejsce w mistrzostwach świata, więc tutaj w ultra nie ma co się obrażać na takie rzeczy. My zbieramy doświadczenie, była fajna przygoda. Fajna pogoda, dobrze się biegło, więc super spędzony czas tak naprawdę w Bieszczadach, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. Według zegarka mam gdzieś w okolicach 8.45, czyli jeśli odliczymy te 30 minut kary, to byśmy gdzieś nabiegali w okolicach, no w pierwszej dziesiątce najlepszych czasów w historii tego biegu, więc czas całkiem niezły. No, nie, wstydu nie. Magda Łączak jest bez wątpienia znakomitą zawodniczką, ale jednak to, że jest w tym momencie członkiem czy członkinią zwycięskiego zespołu świadczy według nas o tym, że poziom sportowy w tym roku jest nieco słabszy i chcieliśmy poznać, jakie jest zdanie na ten temat dyrektora biegu Mirka Bienieckiego. Magda Łączak jest bez wątpienia znakomitą zawodniczką, ale jednak to, że jest w tym momencie członkiem czy członkinią zwycięskiego zespołu świadczy według nas o tym, że poziom sportowy w tym roku jest nieco słabszy i chcieliśmy poznać, jakie jest zdanie na ten temat dyrektora biegu Mirka Bienieckiego. Mirek, słuchaj, to nietypowa sprawa, że wygrywa kobieta. To nietypowa. Nietypowa. No, lepsi. Wiadomo, że Magda jest bardzo mocną zawodniczką, ale z drugiej strony to też pokazuje trochę, że jednak poziom sportowy w tym roku jest słabszy, tak generalnie. Czy jest słabszy? Nie wiem. No, wynik Magdy jest bardzo dobrym wynikiem. Trasa jest... są dużo gorsze warunki niż w zeszłym roku. Jest gorąco. Ale nie uważam, że jest to słabszy wynik. Jest trochę zmieniona mimo wszystko. No dobra, to jest jakby już sprawa ocenna, nie? To uważasz, że nie? Ja uważam, że tak, ale czy ty w ogóle zastanawiasz się czasami nad tym, wy nigdy nie zabiegacie o to, tak? Żeby jacyś zawodnicy wystartowali tam, żeby szczególnie jakoś podnieść poziom sportowy? Ten poziom sportowy jest fantastyczny tutaj. To ty pytasz o poziom pierwszych zawodników, tak? Czy najlepsi zawodnicy będą startowali.
Nie, nie zależy nam na tym szczególnie. Oczywiście zależy nam na tym, żeby startowali tutaj wszyscy, ale trzymamy się cały czas tej formuły, że każdy, kto ukończy rzeźnika, jest zwycięzcą, bo wygrywa z samym sobą, tak naprawdę mieszcząc się w tym limicie. I no, honorujemy oczywiście tych pierwszych i oczywiście patrzymy na nich z ekscytacją, jak biegają i przeżywamy to, że są szybsi lub wolniejsi któregoś roku, ale tak naprawdę patrzymy się na gro wszystkich zawodników, nie tylko na tych, którzy wygrywają ten bieg w sensie, że są najszybsi. Zależy nam na wszystkich uczestnikach. Nie, no, ja nie mówię tutaj o tym, że nie szanujemy tych, którzy biegają wolniej, jedynie chodzi mi o to, że tak wiadomo, no, tak samo jak na płaskich maratonach też organizator tam próbuje jakoś namówić tak, tych ale mocnych, jednak, żeby... Jednak w płaskim maratonie jest trochę tak, że zawody mają większy prestiż, jeżeli szybsi ludzie w nich biegają. Tutaj to chyba nie do końca o to chodzi, żeby biegali jak najszybsi. Tylko chodzi generalnie o urok tego miejsca, w którym oni biegają i klimat imprezy, który towarzyszy temu biegowi. Znaczy klimat w ogóle, który się tu wytwarza. Nie, no to znaczy jakby ranga i jakby kultowość imprezy jest bezdyskusyjna, także to ci gratuluję, bo że... Która to jest edycja teraz? 12. 12 edycja, że pewnie jak pierwszy raz zrobiliście wtedy, te 12 lat temu, kiedy zrobiliście, można powiedzieć, koleżeńską wycieczkę po Bieszczadach, to w którym momencie właściwie tak przyszło ci do głowy, że to tak rozrośnie się do takich rozmiarów jak teraz? Dalej sobie z tego nie zdaję sprawy, przyznaję. Dalej to traktuję jako koleżeńską imprezę i być może dlatego nie zwracam aż tak wielkiej uwagi na to, jaki będzie wynik. Nie zabiegam o to, żeby najlepsi zawodnicy tu startowali. Oczywiście nie odwracam się do nich tyłem, ale nie wprowadzam nagród na przykład, co by było jakimś czynnikiem, który powodował, że oni tu biegają. Im się nie opłaca u mnie startować tak naprawdę, bo prestiżowo jest to oczywiście wielka wygrana, wygrać bieg rzeźnika, ale no w tym czasie można gdzieś wygrać jakiś bieg, w którym zarabia się pieniądze. Mhm. I wielu jednak z tych zawodników żyje z biegania i no i ja ich całkowicie rozumiem, że oni wybierają rzeźnika. Tutaj nagród nie ma. Tutaj na nagrodę ma szansę taką samą Magda, która wygrywa, jak człowiek, który przybiegnie ostatni, bo losujemy nagrody. Ostatni etap trasy to odcinek z Berechów Górnych przez Połoninę Caryńską do Ustrzyk. Trzeba przyznać, że zrobiło się już na tyle ciepło, że nawet tak doświadczeni ultrasi jak Magda Dołęgowska i Krzysiek Dołęgowscy mieli problemy. Nina Caryńska przywitała nas słońce. Nie, Wetlińska już przywitała nas słońce. Nie, po prostu... Wetlińska tylko nam zapowiedziała, że oho, jest ciepło, tam, witamy. Tak, się sprężali naprawdę na Wetlińskiej. W ogóle drogę Mirka żeśmy biegli tak... Po 5.10, tak, albo 5.0. Nie, 4.54, 4.53, tak. Więc dobrze powiedzieliśmy drogę Mirka. Staraliśmy się nadrobić to, co wcześniej straciliśmy. Ale to był głupi pomysł. Dobrze pobiegliśmy drogę Mirka szybko i później ciepło się i później nawet Wetlińskiej żeśmy jeszcze mocno pocisnęli, ale to już nas po prostu... A w relacji do twojego najlepszego wyniku tutaj, to jak to się ma? 10 minut gorzej. Tak? No, mam tutaj 10.09.53, a na oficjalnym zegarze, bo tam... 10.10. 10 minut gorzej. Tak, teraz żeśmy naprawdę żeśmy po prostu starali się polecieć na 9.27. No i jak zaczęliśmy, no to po prostu ryzyk fizyk, nie? Jeżeli byśmy mieli mniej ambitny plan, na przykład chcieli pobiec na złamanie 10 godzin, możliwe, żeby się udało coś tam uszczknąć rzeczywiście, albo zrobić po prostu lepszy wynik, a tak jak żeśmy od początku planowo lecieli na te 9.30 niecałe, to po prostu nas to zaryzykowaliśmy. Biegliście oboje w takich samych butach? Tak, tak. A co to jest za model? To jest Matt Clow. Meeting w Rzymie to oczywiście nie jedyne zawody diamentowej ligi, które odbyły się w ubiegłym tygodniu. Zawody w ramach tego cyklu odbyły się także w Birmingham. W Birmingham tradycyjnie mieliśmy naszych reprezentantów. Nasza eksportowa, powiedzmy, piątka średniodystansowców tym razem również spisała się bardzo dobrze. W biegu na 800 metrów mężczyzn Adam Kszczot był drugi, Marcin Lewandowski trzeci. Obaj uzyskali słabsze wyniki niż ostatnio w Rzymie, jednak no, chyba nie walka o najlepszy wynik w przeciągu kilku dni była w tym przypadku priorytetem. Te lepsze wyniki uzyskały za to panie. Joanna Jóźwik była trzecia w biegu na dystansie 800 metrów i z czasem lepszym od minimum na Mistrzostwa Świata w Pekinie. Z czasem nieco słabszą od tego minimum była także Angelika Cichocka.
Angelika Cichocka, która w Rzymie uzyskała wskaźnik na dystansie 1500 metrów, ma także szansę uzyskać w przyszłości ten wskaźnik na dystansie 800 metrów. Poza zawodnikami, którzy startowali w Birmingham, minima na mistrzostwa w Pekinie uzyskali także nasi sprinterzy. Ewa Swoboda, rewelacja, młoda zawodniczka, już jako juniorka będzie miała szansę wystartować razem z seniorami. W Austrii uzyskała czas 11:24, który jest nowym rekordem polskich juniorów. Dobre rezultaty padły także w Gdańsku, gdzie na 200 metrów minimum uzyskał Karol Zalewski, a także bliska minimum była Anna Kiełbasińska. Ponadto minimum uzyskała także Joanna Linkiewicz w biegu na 400 metrów przez Płotki. Ale wróćmy także jeszcze raz do Birmingham, gdzie... Jak to w ogóle pamiętasz wszystkie? Wróćmy tam właśnie do Birmingham, bo zdaje się, czekaliśmy na kolejny dobry bieg Mofaracha, jednak Brytyjczyka nie oglądaliśmy. No właśnie. Dosłownie w ciągu ostatnich 2-3 dni wybuchła afera związana z posądzeniami o doping najsłynniejszego obecnie trenera długodystansowców Alberto Salazara, trenera Mofaracha, czyli wielokrotnego mistrza olimpijskiego i mistrza świata na długich na 5 i 10 tysięcy metrów, i Galena Rupa, czołowego amerykańskiego długodystansowca. BBC pokazało materiał, w którym zawodnicy i trenerzy, którzy kiedyś współpracowali z Salazarem, mówią o tym, że widzieli pewne niepokojące ich symptomy. Na przykład Steve Magens, autor popularnego bloga Science of Running i książki o tym samym tytule, mówi, że widział raport, w którym w 2002 roku było widać, że Galen Rupp podawany jest suplementacji testosteronem, co jest oczywiście zabronione. Miał wtedy 16 lat i trudno powiedzieć, co działo się potem, ale swoją drogą Steve Magens współpracował z Alberto Salazarem w latach 2009-2012. Ciekawe, że zobaczył te raporty z 2002 roku. No to w ogóle jakaś zagadkowa sprawa. Kara Gaucher mówiła znowu też w tym samym dokumencie ze łzami w oczach, że Alberto Salazar był dla niej niczym ojciec i można tylko rozumieć, że powody, dla którego odeszła z grupy Salazara w 2011 roku, były jakoś związane z tym, że czuła się niekomfortowo, bo Salazar, jak powiedziała, był człowiekiem, który chciał osiągnąć sukces, jakby pomijając wszelkie koszty. No, czekamy na dalszy rozwój wypadków. Zostaje nam tylko mieć nadzieję, że sukcesy Mofaracha, szczególnie Mofaracha, ale także Galena Rupa, były zrobione na czysto. No, czekamy tylko na dalszy rozwój wypadków. Miejmy nadzieję, że będą na to twarde dowody. W każdym razie dzisiaj, czyli 8 czerwca, Mofarach ogłosił, że pozostaje w grupie Alberto Salazara, mimo że jednocześnie kilka dni wcześniej ogłosił, że jest tak dużej, w związku z tym, że jego nazwisko jest ciągle wymieniane przy okazji tej afery, jest poddany tak dużej presji i stresowi, że nie był w stanie przygotować się właśnie do startu w Birmingham i dlatego mimo wcześniejszych zapowiedzi musiał się wycofać. A teraz przenosimy się do Ustrzyk Górnych. Niestety obowiązki służbowe wzywały nas do naszego studia do Warszawy i musieliśmy jechać, w związku z czym nie mieliśmy możliwości złapania Piotra Długosielskiego, co zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku, ale nadrobimy to i w kolejnym obiecujemy rozmowę z Piotrkiem na temat certyfikacji imprez masowych. Piotrek w ogóle biegł z Magdą i Pawłem przez jakieś ostatnie 1,5 kilometra. Jak się czułeś? Ja bardzo dobrze. I Magda i jej partner także. Więc no, myślę, że nie mieli jakichś takich bardzo dużych problemów, jak w przeciwieństwie do na przykład Piotra Książkiewicza, który już ostatnie kilometry naprawdę z bólem pokonywał. My siedzimy w tym momencie właściwie w centrum Ustrzyk Górnych. Ta trasa została nieco zmieniona i w tym momencie meta jest właśnie około kilometra dalej, może 700 metrów dalej. Natomiast start został też przesunięty o 700 metrów dalej, także dystans jest ten sam, ale trzeba przyznać, że te ostatnie kilkaset metrów po tym asfalcie tutaj w centrum miasta nie jest może jakoś super fajny, chociaż może z drugiej strony to dodaje jakiegoś klimatu, że ten, tak jak w Chamonix jest UTMB i tam przecież też ostatnie kilkaset metrów czy kilka kilometrów się biegnie po mieście, to może to ma jakiś sens. No nie wiem, to tak gdybam tutaj
No tak, tam możliwe, że faktycznie nikt by nie zauważył, że coś takiego. No właśnie, do tej pory tam meta była na parkingu i właściwie nikt sobie nawet nie zdawał sprawy z tego, że coś takiego tu się dzieje. Trzeba natomiast przyznać, że sama strefa mety zyskała. Tutaj za nami jest Zajazd Staryńska. Pozwala zawodnikom od razu coś zjeść, oprócz oczywiście tego, co przygotowani organizatorzy, ale na pewno daje to dużo lepszą, integracyjną atmosferę nie tylko dla zawodników, ale ich rodzin. Niemniej trzeba przyznać, że to ten fragment tutaj, zawodnicy nad odkryty asfalt, zaraz wam pokażemy. Tak teraz wygląda trasa w zasadzie. Trasa, można powiedzieć, zakorkowana, dlatego że samochody nie są puszczane przez organizatorów, bo akurat tutaj jest jeszcze jakieś spiętrzenie, autobus jedzie naprzeciwko, także no w ogóle masakra. I w tym wszystkim gdzieś tam poboczem mają, właśnie o, za tym autobusem jeszcze gdzieś tam mają biec zawodnicy, mają się zmieścić, więc naprawdę kolejny autobus, no to trudno sobie naprawdę tutaj wyobrazić, że to ta końcówka będzie przez zawodników wspominana przyjemnie. Także my chyba woleliśmy nasze studio na Połoninie Wetlińskiej, dlatego na pożegnanie przenosimy się na Połoninę Wetlińską. Tak jak mówiliśmy już tydzień wcześniej, 13, 20 i 27 czerwca zapraszamy Was na trzy treningi do Parku Żeromskiego w Warszawie. Najpierw jednak mamy prośbę, żebyście zrobili sobie test na 3000 metrów i z informacją, jak długo biegliście te 3000 metrów, żebyście przyszli do nas na trening. Dzięki temu będziemy w stanie przypisać Was do odpowiednich grup, bo jest bardzo ważne, żebyście akurat tam trenowali w grupach, które są na takim poziomie, na podobnym co Wy poziomie. Jest nam tu bardzo miło. Chociaż zimno trochę. Trochę zimno, znaczy szczególnie Piotrkowi jest zimno, ale on po prostu nie ma warstwy tłuszczu, a ja tutaj wyposażyłem się specjalnie tutaj przed przyjściem. Także no nic, będziemy chyba się w takim razie z Wami żegnali z tego urokliwego miejsca. I do zobaczenia w odcinku 12, a tymczasem żegnamy się z Wami. Piotr Łudzik, Adam Klein. Do zobaczenia.